Dzień dobry, cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko na moim kanale, ja nazywam się Anna Antoniak. Rozmawiamy tutaj na tematy życiowe, jestem autorką książek, szkoleń, kursów online, prowadzę sesje indywidualne. Zapraszam Cię serdecznie na moją stronę ludziesukcesu.com oraz na bloga annaantoniak.pl. Blog już jest otwarty, moi drodzy. Jest widoczny, ponieważ był niewidoczny, tam jeszcze są poprawki, ale możecie go zobaczyć w nowej odsłonie, jest naprawdę fajny, także bardzo się cieszę. Ten blog był prowadzony już długo, długo, ale potem był zamknięty. Zapraszam Cię na Instagrama mojego i na Facebooka, tam się też dużo dzieje. Kochani, kolejny podcast z tej serii, będą jeszcze dwa podcasty w czwartek i w piątek, natomiast dzisiaj porozmawiamy na temat tego, jak otoczenie jest ważne w Twoim życiu i jakie otoczenie jest ważne w Twoim życiu. Jeżeli temat Cię interesuje, to zapraszam Cię, wysłuchaj, będzie się działo. Wiesz, jest takie powiedzenie, jesteś sumą pięciu osób, z którymi przebywasz. I słuchajcie, to jest naprawdę, naprawdę prawda. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście takie powiedzenie, ale tak jest. Jeżeli dzisiaj otaczasz się ludźmi, którzy... spójrz na swoich znajomych. O, spójrz na ludzi, jakie masz otoczenie. Czy to rodzina, czy to znajomi. Co ci ludzie robią, jak spojrzysz na ich życie? Czy to są ludzie, którzy odnoszą w jakiejś dziedzinie sukcesy? Czy to są ludzie, którzy są przykładem dla ciebie albo przykładem dla innych, że robią wspaniałe rzeczy, że tworzą coś, że nie wiem, prowadzą jakieś firmy, robią coś charytatywnie, że nie wiem, mają fajne rodziny, wspaniałe rodziny. Czy są to takie osoby, które Cię inspirują, które nadają wartość swojemu życiu i przy okazji Ty możesz się od nich uczyć. Jeżeli nie, no to niestety, ale jesteś w takiej trochę pułapce. Dlatego, że ludzie, z którymi mamy do czynienia, mają naprawdę ogromny wpływ na to, kim my się stajemy. I teraz o czym jest tutaj mowa? To nie jest też tak, że ja będę teraz mówiła o tym, żebyście się odsunęli od swoich rodziców, od znajomych i żebyście nie mieli z nimi kontaktu. Nie. Natomiast rzeczywiście, słuchajcie, czasami jest tak, że po prostu trzeba się odciąć od rodziny. Dlatego, że rodzina jest toksyczna, że rodzina jest patologiczna, że rodzina jest ciągnie nas w dół, ma pokoleniowe warownie, czyli takie narzucone duchowo klątwy, jakby można tak powiedzieć, takie warownie, gdzie z rodziny, z pokolenia na pokolenie dzieją się różne rzeczy. I ludziom się czasami wydaje, że to, no, to u nas takie rodzinne, że na przykład w rodzinie wszyscy piją. Ale zastanów się, jak to możliwe jest, że tak jest. Ze sfery duchowej, nagram kiedyś o tym podcast, nie jest to takie rodzinne, tylko to jest duchowe. I jest coś duchowego w tej rodzinie i jest narzucona duchowa warownia na taką rodzinę, gdzie na przykład z pokolenia na pokolenie zawsze są rozwody. Albo z pokolenia na pokolenie jest jakaś choroba i każdy to dziedziczy. Albo z pokolenia na pokolenie jest bieda. Z pokolenia na pokolenie jest alkohol. Tata pije, albo mama pije, albo razem. Albo wątek narkotykowy się przejawia. Zawsze gdzieś coś się dzieje. Wtedy jest to duchowe, ale nie o tym chciałam mówić. Natomiast czasami jest tak, słuchajcie, że naprawdę musimy się odciąć od rodziny. To nie znaczy, że Ty nie masz mieć kontaktu z rodziną. To znaczy, że raz na jakiś czas oczywiście masz zadzwonić, przyjechać, porozmawiać. Ale jeżeli Ty chcesz czegoś więcej od życia, a widzisz, że Twoja rodzina nie radzi sobie najlepiej życiowo, czyli że na przykład właśnie jest alkohol, czyli że są złe nawyki w domu, że cokolwiek Ty mówisz, że chciałbyś coś zrobić, masz jakiś pomysł albo chciałbyś wyjechać, to cały czas jesteś tłumiony przez rodzinę albo jesteś spychany w dół. Należy się od rodziny wtedy odciąć. W takim sensie,
że musisz wyjść z tego gniazdka, w którym jesteś, ponieważ jeżeli będziesz siedział w tym domu, w którym się to wszystko dzieje, ty jesteś przesiąknięty mimo wszystko i trudniej jest tobie ruszyć naprzód. I ja wam powiem, że ja miałam 19 lat, jak wyjechałam z domu. Mój brat również. Mój tata był alkoholikiem, to nie wiem, czy wszyscy wiecie, albo ty, który dzisiaj słuchasz. Ja opisuję też moje dzieciństwo i to, jakie trudności ja przechodziłam właśnie w książce Ludzie sukcesu, dogoń swoje marzenia. Tą książkę, jak i inne, znajdziesz pod spodem, pod podcastem oraz na stronie ludziesukcesu.com i tam opisuję trudności, jakie ja miałam w dzieciństwie i w ogóle w życiu. I powiem wam szczerze, że większość ludzi, którzy osiągają coś, mieli jakieś trudności, dlatego że te trudności ich wzniosły do góry. I ja miałam 19 lat, jak wyjechałam. I tak czasami się zastanawiam, że co by było, gdybym została mimo wszystko. Jakby to było. Natomiast nie wiem, skąd ja miałam też tą mądrość. Ja się zakochałam wtedy, ale skąd ja miałam tą mądrość, że ja nie patrzę na tatę, że on pije, czy żeby zostać, bo mi go szkoda. Ja po prostu myślałam o swoim życiu i to, co chcę zrobić w swoim życiu. I czasami my się trzymamy kurczowo mamy, taty, właśnie siostry gdzieś w domu, dlatego że nam jest szkoda, bo im jest ciężko, bo są starzy, bo nie poradzą sobie bez nas. No nie, to nie jest tak. Chodzi o to, że ty masz swoje życie. Odłączy się mężczyzna od ojca i matki i stworzy jedno. Ty tworzysz swoją rodzinę. Rodzice nie wychowują cię dla siebie, tylko rodzice wychowują cię dla świata. I jeżeli masz rodziców, którzy naprawdę potrzebują jakiejś opieki, oczywiście wtedy jesteś częściej. Oczywiście wtedy możesz też wynająć kogoś, kto będzie przychodził i pomagał, albo na przykład jeżeli masz rodzeństwo, to każdy po prostu ma jakieś obowiązki, się dogadujecie, kto w jaki dzień. To nie jest też tak, że jakby zostawiamy teraz, bo ja osiągam sukces i robię karierę i mam w dupie wszystko. No nie w takim sensie. Natomiast kiedy jest rodzina toksyczna, kiedy tam się naprawdę złe rzeczy dzieją i fizycznie, czyli jest alkohol, narkotyki, jakieś awantury, po prostu i mentalnie, rodzina mentalnie jest, czyli są przekleństwa i w ogóle nie widać tam szacunku, nie ma tam miłości, wszyscy na siebie jeżdżą po sobie, to jak najszybciej po prostu uciekaj z takiego miejsca. I oczywiście zadzwoń potem, raz na jakiś czas przyjedź, ale musisz się odłączyć od takich ludzi, od takiego środowiska, dlatego, że tobie będzie bardzo ciężko pójść dalej. Jeżeli jest małe dziecko, takie 2-3-letnie załóżmy, i wprowadzasz to dziecko do rodziny, gdzie kradną. Po prostu jest rodzina, która zajmuje się kradzieżą i samochodów, i oni mają takie, wiecie, lepkie rączki, więc i ze sklepu potrafią wziąć i wszędzie, gdzie po prostu są, to jest takie, wiecie, ciach, ciach, mach, nie? Więc to dziecko bardzo szybko, na nieświadomym poziomie, przesiąknie tym, jak się kradnie, jak się zabiera rzeczy ze sklepu, jak się robi to. On po prostu zostanie wychowany w duchu złodziejstwa, tak? I on nauczy się tego fachu w ogóle, takich rzeczy, nauczy się tego. Natomiast jeżeli to samo dziecko prowadzisz do rodziny, gdzie wszyscy kłamią, oszukują się, jest fałsz i w ogóle, to dziecko samoczynnie, po prostu będąc tylko tam, nabierze nawyków i mentalnego kłamstwa. Będzie po prostu umiało manipulować, będzie umiało mówić różne rzeczy, a tak naprawdę będzie kłamało. Nie będzie wiedziało, że można inaczej, ponieważ on żyje w takim środowisku. Dlatego zobaczcie, trudno jest bardzo komuś, człowiekowi, który żył w danym środowisku, kiedy on słyszy nowe rzeczy, trudno jest zrozumieć, że rzeczywiście tak może być. Dlatego, że jego świat wyglądał właśnie tak
I on nie zna innego świata, więc bardzo często ludzie negują różne rzeczy, których nie znają, dlatego że oni wierzą tylko w to, co widzieli i w to, co znali. Nie wierzą w coś, że może być coś innego. Ja Ci dzisiaj o tym mówię i być może Ty żyłeś w jakimś środowisku i nigdy wcześniej nie widziałeś czegoś innego i nie znałeś na przykład powiedzenia, że jesteś sumą 5 osób, z którymi najczęściej przebywasz. Ale teraz jakby Wam to udowodnię. No i dlatego właśnie mówię o tych środowiskach. Natomiast jeżeli dziecko jest, to samo dziecko jest włożone do rodziny, gdzie jest miłość, gdzie jest rozwój, gdzie jest duchowość, gdzie rodzina się szanuje, kocha, gdzie mają swoje wartości, to dziecko wyrośnie na potężnych fundamentach. Być może ono w jakimś wieku, na przykład młodzieńczym, nastoletnim, może się zbuntować i po prostu, wiecie, robić różne rzeczy, ale jest to mało prawdopodobne, dlatego że jego wartości i jego zakorzenione podświadomie wartości, rzeczy, które zostały mu wprowadzone, kiedy to dziecko było małe, miało 2-3 lata, jest ugruntowane i całkiem inaczej to dziecko widzi świat i całkiem inaczej funkcjonuje w sferze duchowej, psychologicznej, mentalnej i fizycznej. Dlatego, że jego świat wyglądał całkiem inaczej. I on nie rozumie kolegi, który był wychowywany na przykład właśnie w takiej patologicznej rodzinie, albo może zrozumieć po części, ale nigdy nie poczuje tego, ponieważ tego nie przeżył. I to jest bardzo ważne, słuchajcie, naprawdę, jakie mamy środowisko. I ja Wam powiem właśnie sama po sobie, kiedy ja właśnie miałam 19 lat, ja wyjechałam. Natomiast jako nastolatka na mojej dzielnicy ja się czułam bardzo bezpiecznie, dlatego że ja znałam wszystkich, to był mój świat, wiecie, miałam kolegów, koleżanki, tym bardziej, że miałam brata, mam dalej oczywiście, ale jakby to był taki nasz świat, my się nie baliśmy tam chodzić wieczorem i tak dalej, ponieważ nas znali i to było określone środowisko i to nie było też dobre środowisko sprzyjające mi. I ja się bardzo cieszę, że ja wyjechałam, kiedy miałam 19 lat, dlatego że kiedy ja wyjechałam, ja się potem dowiedziałam, moi znajomi, moje koleżanki i koledzy poszli w złą stronę, niektórzy. Naprawdę poszli w bardzo złą stronę, tam się działy rzeczy, gdzie były narkotyki, dużo tego było, niektórzy poszli potem na odwyki, bardzo ciężko było zrobić różne rzeczy tym ludziom i wyjść do przodu, zmienić w ogóle jakby postawy. I mnie to jakoś ochroniło, że ja wyjechałam i po prostu jakby nie miałam takiej mocnej styczności z tym, ponieważ przyjeżdżałam raz do roku albo dwa razy do roku. Więc bardzo się z tego też cieszę, że tak to wyszło. Ja wiem, że Bóg zawsze miał gdzieś taką rękę nade mną, żeby mnie chronić od pewnych rzeczy. I to jest to. Jeżeli wokół Ciebie są osoby, albo Twoja przyjaciółka, Twój przyjaciel, w ogóle są osoby, które narzekają cały czas i masz takie osoby, które zrzędzą, jęczą, psioczą, musisz również odciąć takich ludzi. Uwaga, przepraszam najmocniej, Ty nie musisz. Możesz i warto by było, gdybyś to zrobił, gdybyś to zrobiła, jest to wskazane. Natomiast nic nie musisz, żeby nie było, że Wam każe coś robić, to jest Twoje życie. Ale ciężko będzie Tobie pójść do przodu, kiedy przy Twoim boku jest osoba, która ciągle Ciebie ciągnie w dół. Czyli osoba toksyczna, osoba, która jest pesymistyczna, która wiecznie zrzędzi, narzeka, jęczy, smęci. Wszystko jest niedobrze. A Ty masz marzenia, Ty masz cele, Ty chcesz działać, Ty masz motywację do tego. Jesteś oblepiony żygowinami ludzi, którzy właśnie są taką osobowością. Dlatego naprawdę Tobie ciężko mieć radość życia, a ja uczę właśnie radości życia, bo szczęście jest ulotne. Dzisiaj jesteś szczęśliwy, bo nie ma akurat tej koleżanki na przykład, tak, która zdrzędzi. Ale już przyjdzie i on po prostu wyssie z Ciebie tą energię. I wiecie, ja o tej energii, którą ludzie wysysają, to naprawdę, jeżeli kiedykolwiek przypatrz się swoim emocjom,
kiedy jesteś wesoły, radosny i spotykasz kogoś właśnie, kto jest taką negatywną osobą i spotykasz tą osobę albo przychodzi do ciebie ona, albo ty gdzieś tam jesteś i ona jest i nagle ta osoba wylewa na ciebie swoje pomyje, swoje żegowiny. Czyli opowiada o tym, co złe, jak jest chora, tu wiesz, a to, jaka ona jest biedna. Czyli wyrzuca wszystko na ciebie. I uwaga, ty czujesz się obciążona, bo tak jest, tym wszystkim, co ta osoba przechodzi, przez to, co ona musi mieć teraz i tak dalej, jak to wygląda. Natomiast ona się czuje lżej, dlatego, że jej to opadło, ponieważ oddała to tobie. Oddała to tobie i co więcej, wzięła od ciebie trochę dobrej energii, bo tu mówisz, no tak, ale pamiętaj, że będzie wszystko dobrze. Ty chcesz pocieszyć tą osobę. Musisz wiedzieć też jedną rzecz, że są osoby, które nigdy nic nie zmienią w swoim życiu albo nie zmienią teraz w swoim życiu, dlatego, że nie chcą. Są osoby, które chcą tylko i wyłącznie tego, żeby czuć się pożałowane, żeby im współczuć, żeby zwrócić na siebie uwagę i one zawsze opowiadają w taki sposób, po to tylko, żeby dostać trochę czyjejś uwagi, trochę pokrzepienia, ale one tak naprawdę nie chcą nic zmieniać w swoim życiu. I uczę zawsze moich klientów na sesjach indywidualnych i pięknie niektórzy podcinali pewne osoby w swoim życiu i potem mówią, Ania, jaka to ulga, że ja już nie muszę, że ja już to, że ja stawiam granice. To jest najpiękniejsze, co może być, kiedy ty wyznaczasz swoje granice, kiedy ty mówisz do takiej osoby, słuchaj, no jeżeli tak jest w twoim życiu, czyli jeżeli no, jest tam źle w jakiejś dziedzinie, tak? Na przykład ta osoba ma depresję albo coś tam, mówisz, słuchaj, to ja ci polecam, tu masz książkę, proszę przeczytaj, bo mi bardzo pomogła. Tu masz podcasty, słuchaj, tu możesz spotkać się z tą osobą, tu masz jakiś film, posłuchaj, wprowadź w życie, to ci pomoże. I teraz spotykasz tą osobę po 2 tygodniach, 3, jak u ciebie? No i ta osoba dalej mówi to samo, dalej narzeka, dalej robi nic i pytasz jej wtedy, czy zrobiłeś cokolwiek jakby z tego, co ci dałam, przesłuchałeś? Nie, bo ja nie miałam czasu, bo wiesz, bo Mirek mi tam zrobił i w ogóle i ja nie miałam głowy do tego. Czyli ta osoba tak naprawdę nie chce nic zmienić, bo gdyby ona chciała, to ona przez te 2 tygodnie zrobiłaby cokolwiek. Kupiłaby tą książkę, zaczęła czytać, przesłuchałaby chociaż 1 podcast, 2, 3. Nie wiem, umówiłaby się na spotkanie z kimś, kto może jej pomóc. Ta osoba pragnie tego zmiany, ale jeżeli ktoś nie pragnie zmiany, to będzie tylko wylewał na ciebie raz jeszcze, ja to tak mówię dosadnie, żygowinę i pomyję, ponieważ, albo żółć jeszcze inaczej, wylewa wszystko, co złe na ciebie i ty wychodzisz z takiego spotkania, jesteś oblepiony cały po prostu tym wszystkim. I słuchajcie, nie jest to fajne, naprawdę nie jest to fajne, bo nam jest trudno ruszyć do przodu. I ja wiem sama po sobie, ponieważ ja byłam w toksycznej relacji, toksycznym związku przez lata i cokolwiek ja chciałam zrobić, cokolwiek ja robiłam, najpierw było gadane, że nie robię, a potem jak robiłam, to byłam ściągana w dół, że mam tego nie robić i w ogóle to było psychiczne oranie mojego umysłu, dlatego musiałam to skończyć i to było straszne, naprawdę straszne. I niestety, ale są to bardzo często też osoby, które są obok nas, czyli są być może twoją żoną, mężem, tak? Albo przyjacielem, przyjaciółką, mamą, tatą i tak jest. Ale musimy wtedy po prostu odseparować się od tych osób w jakiś sposób. No i już powiedziałam w jaki, jeżeli jest to rodzina, mama, tata, nie wiem, brat, siostra, po prostu wychodzisz z tego domu, szukasz sobie mieszkania nawet, niech to będzie małe mieszkanko, ale ty jesteś odciągnięty już od tego i robisz swoje, musisz kiedyś wyjść z tego środowiska i z tego domu, żeby zacząć swoje życie. Nie będzie łatwo, ale łatwo też nie będzie, kiedy będziesz siedzieć w tym środowisku. Jeżeli to jest mąż, żona, to już jest z tym ciężko. To wtedy musisz porozmawiać z kimś, iść na właśnie na sesję, przyjść na konsultację, porozmawiać, w jaki sposób to zrobić, co zrobić, bo czasami można uratować rodziny i jakby jak najbardziej. Ja jestem oczywiście za, ale są sytuacje, kiedy tak mocne jest psychiczne oranie drugiego człowieka i poniżanie i w ogóle, że ja wierzę w to, że Bóg nie chce, żebyś ty żył i żyła w
w takim związku, kiedy cała Twoja rodzina jest zaszczuta i cierpi. I to nie jest wtedy, to w ogóle to nie jest z perspektywy Bożej, jakby pamiętajmy o tym. To jest oczywiście moje zdanie, możesz mieć inne. Ale kiedy jest jeszcze przemoc fizyczna i psychiczna, to już nie ma innej opcji, żeby tylko uciec. Bo w pewnym momencie stanie się jakaś tragedia i wtedy człowiek sobie w brodę pluje i mówi, kurczę, czemu ja tego wcześniej nie zrobiłam? Czemu ja wcześniej tego nie zrobiłem, nie odszedłem, nie odeszłam? A to nie jest dobre, naprawdę. I dla ciebie, i dla dzieci. Nie namawiam oczywiście nikogo, ale są sytuacje, gdzie to jest konieczne po prostu, tak? Albo gdzie są narkotyki, alkohol, gdzie jest mentalna, niesamowita przemoc względem drugiego członka rodziny i dzieci. To już jest grubo. Albo pomoc jakaś. Najpierw, wiadomo, że najpierw szukamy pomocy, czyli jakby chcemy zreanimować tą rodzinę, tych ludzi, którzy tam są. Jeżeli to nie pomaga, bo czasami tak jest, no niestety, że pomaga, jak było w moim przypadku, no to wtedy ja podjęłam taką decyzję i po prostu odeszłam. Natomiast słuchajcie, bardzo ważne jest też to, żeby mieć dobrych ludzi wokół siebie, żeby mieć ludzi, którzy Cię inspirują. A jeżeli nie masz ich przy sobie, to słuchaj ich właśnie na podcastach, tak jak słuchacie mnie, jestem bardzo za to wdzięczna. Jakby przebywajcie w ich środowisku, czyli zobaczcie, w jaki sposób oni myślą, co oni robią. Czytajcie ich książki, biografie. Chodźcie na spotkania, gdzie oni mogą być, na jakieś szkolenia albo na jakieś warsztaty, na jakieś kursy online, gdzie możecie się spotkać nawet online, ale jesteście tam. Widzicie, jak ci ludzie myślą, w jaki sposób funkcjonują, jacy są. To jest niesamowite, dlatego że ty przesiąkasz inną duchowością, innym mentalem, innymi ludźmi, którzy są przykładem albo takimi ludźmi, którzy ciągną Cię w górę. Ja zawsze moich klientów, ja w ogóle wierzę bardzo w ludzi, naprawdę, i wierzę też w Ciebie, że możesz zrobić w swoim życiu niesamowite rzeczy, że możesz naprawić rodzinę. Oczywiście nie Ty, bo to jakby nie tylko Ty naprawiasz tą rodzinę, ale od Ciebie się to zaczyna. Od jednego człowieczka zawsze się zaczyna, więc to jest bardzo ważne. I ja zawsze, jak ktoś przychodzi do mnie na sesję, ja wierzę i widzę już zmianę tego człowieka. I potem jak po kilku sesjach, po czterech, pięciu, ta osoba przychodzi, ja się pytam, co dobrego u Ciebie, i opowiadają mi, jakie rzeczy się dzieją w ich życiu poprzez to, że zaczęli wprowadzać różne ćwiczenia i różne rzeczy, o których rozmawiamy. I to, co sobie przepracowali ze mną i sami w sobie, to jest niesamowite. Dlatego bardzo ważną jest też to, że inwestycja w Ciebie jest najlepszą inwestycją. Inwestycja w ludzi jest najlepszą inwestycją. Jeżeli masz firmę, a masz ludzi, z którymi pracujesz, inwestuj w nich też. Chodzi mi o to, żeby dbać o nich. Bo dzisiaj dobry człowiek, który jest na jakimś stanowisku u Ciebie w firmie, jest aktywem, który pomaga Tobie iść do przodu. I to jest, słuchajcie, niesamowite też. Bo ja naprawdę cenię ludzi. I dzisiaj mój syn ma 12 lat na przykład. Ja go uczę pewnych rzeczy już, stricte internetowych, bo mówię, słuchaj, jeżeli ty masz siedzieć w internecie, on czasami siedzi, lubi sobie tam youtuberów oglądać. Nie gra na przykład, ale lubi sobie youtuberów oglądać. Co mnie czasami wkurza, bo oni są tacy, a cześć, a dzisiaj będziemy robić i zobacz, co ja mam. I takim głosem to mówią śmiesznym i mnie to tak wkurza. Więc mówię, słuchaj, oni to nagrywają, zarabiają na tym, bo pokazują ci różne rzeczy. Mówi, a ty siedzisz i to oglądasz, więc ma jakiś tam limit czasu, który może sobie oglądać. Natomiast ja bardzo cenię właśnie to i namawiam go do tego też i pokazuję mu, mówię, zobacz, jeżeli ty będziesz robił tak i tak, to będziesz na tym zarabiał. I daję mojemu synowi możliwość zarabiania, żeby współdziałał ze mną w pewnych kwestiach internetowych, żeby robił coś dla mnie, ale zamiast siedzieć i oglądać, żeby obejrzał, jak można to zrobić lepiej, pewne rzeczy i jak może to właśnie w programie zrobić, i ja po prostu za każdą taką jedną zrobioną rzecz płacę mu. Mam jakąś tam ustaloną kwotę na początek i po prostu on sobie działa. I powiem Wam, że już dostał pierwsze pieniądze, jest bardzo zadowolony i mówi, no, że tak, że to jest fajne.
Inną kwestią, na przykład, którą ja Wam podpowiem, którą robię też z moim synem, to jest to, że jak on czyta książkę jakąś, za każdą przeczytaną książkę dostaje też pieniążka. Czyli dostaje określoną kwotę. Motywuj go do tego, żeby on czytał książki. Ponieważ dzisiaj dzieci bardzo idą w internet i w różne rzeczy, które nie są takie rzeczywiste, tylko wszystko jest wirtualne. Więc ja uczę go tego mimo wszystko i zachęcam do działań takich offline, tak? I to jest też kolejna kwestia. Szukaj ludzi wokół ciebie, którzy będą cię podnosić do góry, którzy wierzą w ciebie, którzy cię inspirują, którzy cię uczą i czasami to nas wkurza, bo powiedzą nam prawdę, ale daję wam słowo, że jeżeli ty przyjmiesz to i wiesz, że to jest też tak, że ktoś nam coś powie i to nas dotknie, to znaczy, że jest coś w nas, co nie jest przepracowane i że musimy sobie z tym poradzić, że musimy to przepracować, czy to na sesjach, terapiach, czy samemu. I to jest bardzo ważny aspekt, ale dzięki temu ty idziesz do góry. I pamiętaj też, że każda porażka albo każda jakaś przeszkoda, trudność, jeżeli ty przez nią przejdziesz, to ona również cię wzmacnia i podnosi do góry. Miej przy sobie osoby, które mają radość życia, bo wtedy po prostu twoje życie wygląda lepiej. Jesteś szczęśliwszym człowiekiem. Jesteś bardziej radosny, optymistyczny. Rzeczy ci bardziej wychodzą, dlatego że wokół ciebie jest dobro, jest radość, jest miłość. A kiedy wszystko jest negatywne i tak dalej, ci ludzie są przygnębieni, często schorowani, smutni. Smutni życiem w ogóle, bez życia. Mój syn mówi, czasami gdzieś idziemy do sklepu, mówi, mamo, zobacz, jaka ta pani bez życia na przykład, nie? Ja patrzę, mówię, że tak wygląda. Mówię, a może jest zmęczona, nie? Bo na przykład na kasie siedzi. Więc to jest bardzo istotne, naprawdę. I powiem Wam jeden przykład taki ze swojego życia. To jest niesamowite, bo kiedy Ty jesteś takim człowiekiem właśnie radosnym i mimo tego, że jest czasami ciężko, jakby Ty masz tą radość życia, jesteś optymistyczny, dobry i tak dalej, to Ty spotykasz na swojej drodze takich ludzi. I nawet kiedy masz jakiś kłopot, na przykład jesteś gdzieś w innym mieście, masz jakiś kłopot, pytasz się kogoś o pomoc, coś tam, to nie wiem, jak to się dzieje, ale to jest niesamowite i ja dziękuję Bogu za to, że ja zawsze spotykam ludzi, którzy są przyjaźni, którzy są dobrzy, którzy są pomocni i taki fajny flow się, wiecie, wytwarza. I mówiłam to już na którymś podcaście, ale rozmawiałam jakiś czas temu z moją dobrą koleżanką z zagranicy i ona mówi, Ania, tutaj ludzie, bo ona mieszka za granicą w innym kraju, ona mówi, tutaj ludzie, Polacy tak narzekają, że taka służba zdrowia, że taka szkoła i w ogóle, a mówi, a ja tu widzę same dobre rzeczy, mówię, służba zdrowia, mówię, ja idę, tu wszyscy mi pomogli, tu proszę bardzo, języka jeszcze dobrze tak nie zna, więc tutaj przyszedł ktoś, kto po angielsku mówi, mówi, w szkole tak samo, tutaj dziewczynki są zaopiekowane, zawsze wiesz, pani mówi tak, że tu trzeba nad tym popracować, mówi, ja jestem mega zadowolona. I ja mówię, zawsze spotykam ludzi, którzy mi pomagają, są, wiesz, optymistyczni, chętni, mili. I wtedy tak sobie rozmawiam i mówię właśnie w tym kontekście co do Was, że zobacz, jeżeli my jesteśmy radosnymi ludźmi, jeżeli mamy jeszcze Boga wokół siebie, to z nas tryska ta energia taka inna. I jeżeli kochamy ludzi, świat i tak dalej, to zobacz, mimo wszystko my przyciągamy takich ludzi i dzieje się dobro. Natomiast kiedy właśnie ludzie narzekają, smęcą i jęczą, no to przyciągają też takich ludzi. I pamiętam kiedyś, mój syn gdzieś tam był w innym mieście i mówi, mamo, a on to powiedział, nie będę mówiła o kim, on to powiedział, że tutaj w tym mieście to same barany i same głupki i w ogóle nie ma tych ludzi, w ogóle żadnych pomocnych. Ja mówię, tak powiedział do ciebie? Mówi, no, tak powiedział, bo nikt nam nie chciał pomóc i nic. Ja mówię, to niesamowite. Ja mówię, a pamiętasz, że my byliśmy też w tym mieście? On mówi, no. Ja mówię, pamiętasz tego pana, co dał ci balona? Albo jak biegliśmy i deszcz padał i tam ktoś nam pomógł, bo tam coś tam się wydarzyło. On mówi, no. Ja mówię, zobacz, i samych dobrych ludzi spotykaliśmy. On mówi, no. A ja mówię, no to co, no to są barany w tym mieście, czy jednak dobrzy ludzie? On mówi, no zależy jak na to patrzeć i zależy jacy my jesteśmy, mało. Więc życzę Wam, widzicie, i to wszystko jakby się zbiera do tego,
że wszystko zaczyna się od Ciebie. Polecam Wam książkę Ludzie Sukcesu, znajdziecie ją pod spodem. Książkę Jak uleczyć zranioną duszę, jak uleczyć zranione serce. Kupcie sobie, przeczytajcie, zacznijcie od tego. Posłuchajcie sobie więcej podcastów tutaj. Przyjdźcie na sesje indywidualne, jeżeli chcecie się rozwinąć mocniej i szybciej. To da Wam naprawdę ogromny start do przodu, bo przepracujecie dużo rzeczy i dowiecie się dużo rzeczy o sobie i wprowadzicie od razu nawyki i ćwiczenia, które będziemy dawać. Albo skorzystajcie z kursu Jak uwierzyć w siebie. Kurs znajdziecie na stronie. Polecam go Wam serdecznie, możecie sobie go przerabiać. Też da Wam ogrom wiedzy, ćwiczeń i możliwości po to, żeby wzrosnąć. Ściskam, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!